wygłupiać. Można sobie pożartować razem z autorką, która też w swoich tekstach żartuje. A ja bym wam dzisiaj chciała pokazać, że przekornie, za pośrednictwem takich rozbrykanych i pozornie mało poważnych tekstów, staram się wam przekazać poważną wiedzę. Poważną, bo jest to wiedza uniwersytecka. Jest to dokładnie ta sama wiedza, którą przekazuję moim studentom podczas wykładów na Uniwersytecie Warszawskim. Ta sama, ale troszeczkę inaczej podana. Troszkę pozaklinamy pogodę, która za oknem. Przeczytam wam wiersz pod tytułem Słonie na spadochronie. Może być? Leci z nieba deszcz ze śniegiem, a za śniegiem lecą biegiem, pędzą w dół na spadochronie trzy kraciaste, mokre słonie. Lecą kręcąc ogonkami, pędzą kłócąc się czasami, jeden trąbi dość okropnie, drugi wciąż chichocze psotnie, trzeci kozły ciągle pika niczym jakaś małpka dzika albo pchełka okruszyna. Czy spadochron to wytrzyma? Już zaczyna trzeszczeć w szwach. Wreszcie trak, słonie pach! Wpadły do ogródka cioci, a konkretnie to w kompocik w pyzy z mięsem i w sałatkę. Ciocia, widząc słonie w kratkę, zamiast podnieść dziki wrzask, nałożyła tylko kask i mruknęła ze spokojem: wkrótce będą ich tu roje. Rzecz normalna wczesną wiosną, już żyrafy w trawie rosną, na jabłonkach sipcie kwitną, wkrótce kwiatki też się sypną, a na razie mokre słonie pędzą w dół na